Od zawsze lubiłem nauki ścisłe. W liceum wiele czasu poświęcałem matematyce i fizyce. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać nad sensem uczenia się teorii. Poszukiwania praktycznych zastosowań wiedzy zdobytej na lekcjach zaprowadziły mnie na Politechnikę Łódzką. Studiuję automatykę i robotykę. Już pierwszego dnia studiów trafiłem do koła naukowego Skaner. W kole nauczyłem się wykorzystać modele matematyczne do opisu rzeczywistych obiektów. Starsi koledzy nauczyli mnie, jak budować roboty od podstaw. Najbardziej lubię moment, w którym przygotowywana od długiego czasu konstrukcja rozpoczyna swój pierwszy przejazd. Robot to teoretycznie tylko niewielka zbitka elektroniki, plastiku i metalu. W praktyce imituje świadomą istotę. Studenckie koło naukowe Skaner pozwala rozwijać wiedzę z robotyki, programowania i elektroniki. Obecnie liczy 6 sekcji. Raptors, drony, Sumo Challenge, IoT, robotykę turniejową i Robots for Humans. Jestem wiceprezesem koła i zajmuję się organizacją Sumo Challenge, międzynarodowych zawodów robotów. Dzięki temu wydarzeniu pasjonaci robotyki poszerzają swoją wiedzę i rywalizują w różnych konkurencjach. Dla mnie to także szansa, by opanować trudną sztukę zarządzania czasem i zespołem. Praca w kole naukowym Skaner umożliwia mi korzystanie z urządzeń niedostępnych na co dzień studentom. W kole spotykam ludzi, którzy podzielają moje zainteresowania. Stają się moimi doradcami i przyjaciółmi.